Kanał Niebajki zaprasza do wysłuchania artykułu zawartego w 13 numerze Rycerzyka, pisma Krucjaty Eucharystycznej, wydanego przez Fundację Milicja Immaculate, pod tytułem Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. 11 października obchodzimy święto Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. Przyjrzyjmy się bliżej temu świętu, odpowiadając sobie na kilka pytań. Kim jest matka? Matka to pierwsza poznana w naszym życiu osoba. Jeszcze znajdując się w łonie mamy, poznajemy jej głos, otacza nas jej ciepło, współodczuwamy jej emocje. Nawet jeśli później tego nie pamiętamy, to jednak już te pierwsze relacje z mamą mają wpływ na dalszy nasz rozwój. Matka jest więc z nami od samego początku. Uczestniczy w najważniejszych momentach naszego życia, wspierając nas w podejmowaniu coraz większych wyzwań i pomagając w przekraczaniu naszych granic, takich jak pierwsze kroki, słowa, egzaminy, czy walka z egoizmem. Jednakże to tylko mały wycinek czasu, w którym matka obecna jest w życiu swojego dziecka. Prawda jest taka, że matka jest ze swoim dzieckiem nieustannie, we wszystkich tych chwilach, w których przytula nas do swojego ciepłego ciała, pociesza delikatnym i troskliwym głosem, ale i gani w obawie o popełnienie nieodwracalnych błędów. I to nie wszystko. Matka trwa przy swoim dziecku nawet wtedy, gdy fizycznie nie jest przy nim obecna. Zachowuje je w swoich myślach, uczuciach i woli nieustannego kochania go. Kim więc jest matka? Matka jest nieustannie obecną, kochającą opiekunką, całe swe życie oddającą dzieciom. A jej najdoskonalszym wzorem jest matka wszystkich dzieci, twoja i moja mama, Najświętsza Maria Panna. Kiedy rozpoczyna się macierzyństwo? Wiele osób twierdzi, że macierzyństwo rozpoczyna się wraz z chwilą poczęcia dziecka w łonie matki. Nie jest to jednak prawda. Jest bowiem wiele matek, które w swoim łonie dzieci nigdy nie nosiły, a rolę matki spełniają wzorowo. Nawet małe dziewczynki podejmują to ważne zadanie, biorąc w opiekę rodzeństwo, czy chociażby zwierzątko. Można więc powiedzieć, że macierzyństwo rozpoczyna się w momencie podjęcia decyzji o macierzyństwie. I tak, gdy spoglądamy na Najświętszą Marię Pannę, dokładnie widzimy ten moment, w którym podejmuje decyzję o swojej macierzyńskiej roli. Wraz ze słowami „Niech mi się stanie”, poczyna w swoim łonie Pana Jezusa, ale tym samym w swoim sercu poczyna całe Jego mistyczne ciało, a więc każdego z nas. I tak jak każda matka robi wszystko, co w jej mocy, by jak najlepiej współpracować z naturą, pragnąc wydać na świat zdrowe i zdolne do życia dziecko, i tak też Najświętsza Maria Panna, wzorowo i bezbłędnie, dopełnia wszystkich zadań współodkupicielki,
by zrodzić pod krzyżem swoje dzieci, zdolne do życia duchowego. Jakie są zadania matki? Dowiedzieliśmy się już tyle, że z łatwością możemy podać zadania mamy. Głównym i podstawowym zadaniem mamy jest miłość. Miłość, która rozpoczyna się świadomym podjęciem decyzji o macierzyństwie, a tym samym ofiarowaniem życia Bogu, by zgodnie z Jego wolą dokonać wszelkich starań dla dobra swoich dzieci. Miłość matki objawia się na wiele różnych sposobów. Przez opiekę, czułość, delikatność, gotowość do poświęceń, wsparcie, nauczanie i poprawianie błędów, przydzielenie zadań i obowiązków, przez jej pomoc, obecność, szczerość, ale przede wszystkim wierność w trwaniu przy dziecku, mimo wszystkich zadawanych przez nie cierpień. To wszystko i o wiele więcej realizuje z największą doskonałością Najświętsza Maryja Panna wobec każdego z nas, w każdej sekundzie naszego życia. Czego pragnie matka i co sprawia jej cierpienie? Każda prawdziwa i dobra matka, po tym jak już zdecydowała się na macierzyństwo, zapomina zupełnie o sobie. A jedyne, czego pragnie, to dobro swoich dzieci. Ale zapytajmy, co matka uznaje za najlepsze dla swoich dzieci? Niepokalana jako najwspanialsza i najdoskonalsza z matek, wie dobrze, że najważniejsze dla jej dzieci jest jak najdoskonalsze ich zjednoczenie z Panem Bogiem, dawcą życia i wszystkich dóbr, jedynym szczęściem człowieka. Wszelkie jej działania zmierzają więc do osiągnięcia tego celu. Tym samym wszystko, co będzie przybliżać do tego celu, sprawia jej radość. A co oddalać? Przykrość. Kto w takim razie pomaga nam najwięcej, umożliwia, ułatwia nasze zjednoczenie z Bogiem? Odpowiedź brzmi: Maryja. To ona formuje nas, wychowuje i uczy. To ona upodabnia nas do Pana Jezusa, wstawia się za nami, wyprasza i rozdaje łaski. To ona chroni nas przed niebezpieczeństwem, biorąc nas na ręce, czy też ukrywając pod swoim płaszczem. Wreszcie, to ona udziela nam dobrych rad. Bądźmy więc dobrymi dziećmi. Kochajmy naszą matkę. Rozmawiajmy z nią każdego dnia, wyznając jej naszą miłość. Ocierajmy jej łzy z policzków i starajmy się o jej uśmiech. Wreszcie, wiernie i starannie wykonujmy jej prośby i polecenia, które przedstawia nam przez Kościół Święty, rodziców i nauczycieli. Praktykujmy modlitwę różańcową. Pomagajmy innym jej dzieciom, bo ich utrata jest dla Najświętszej Maryi Panny największym cierpieniem. Tego pragnie Niepokalana, byśmy uznali ją za naszą matkę, prawdziwie ją kochali i pozwolili jej się nami opiekować, by mogła doprowadzić nas do ostatecznego zjednoczenia z Panem Bogiem.